Kajtuś na deskorolce. Popatrz, babciu! Wspaniale, Kajtusiu! Co się stało, Kajtusiu? Ten chłopiec na desce przypomniał mi o moim dawnym wypadku, babciu. Może chcesz mi o nim opowiedzieć? Dzięki temu możesz poczuć się lepiej. Dostałem wtedy deskorolkę od Leo na urodziny. Nie mogłem się doczekać, by ją wypróbować, ale mamusia powiedziała, że musimy najpierw kupić specjalne ochraniacze. Potrzebowałeś też kasku, Kajtusiu? Tak, ale miałem już kask na rowerek i nie mogłem się już doczekać, więc włożyłem swój kask rowerowy i poszedłem do ogrodu. Zabrałem deskorolkę na górę ścieżki i próbowałem pojechać trochę szybciej. Kółko uderzyło o kamień i spadłem z deskorolki. Wystawiłem rękę i uderzyłem nadgarstkiem o ziemię. Co wtedy zrobiłeś? Płakałem, trzymając się za dłoń i pobiegłem do mamusi. Kajtusiu, co się stało? Zraniłeś się w rękę? Spadłem z deskorolki. Kajtusiu, mówiłam, żebyś zaczekał. Przepraszam. Będzie dobrze. Pójdziemy cię opatrzyć. Mamusia zabrała mnie do lekarki, która powiedziała, że zwichnąłem nadgarstek. To nie złamanie, ale nadal bardzo bolało, babciu. Wiem, że to boli, Kajtusiu. Też kiedyś zwichnęłam sobie nadgarstek. Ty też jeździsz na deskorolce, babciu? Nie, Kajtusiu, poślizgnęłam się na lodzie. I miałaś tęblak jak ja? Tak, Kajtusiu, musiałam trzymać na nim ramię przez kilka tygodni, zanim wreszcie wydobrzało. Dziękuję, babciu, już mi dużo lepiej. A jeździłeś potem na desce, Kajtusiu? Nie, babciu, zbyt się boję, że znowu spadnę. Jeżeli założysz swoje ochraniacze i poćwiczysz, to nie zrobisz sobie krzywdy, gdy upadniesz. Och, wygląda na świetną zabawę. Chciałabym być w twoim wieku. Na pewno spróbowałabym się nauczyć jeździć. Rety, mam zmęczone ręce. Musiałem popchnąć Rosie na huśtawce ze 100 razy. A może wszyscy zjemy po bananie i wtedy odzyskamy energię? No, Kajtusiu, o czym opowiadałeś dziś babci? O tym, jak spadłem z deskorolki i zwichnąłem nadgarstek. I przez to Kajtuś boi się teraz jeździć na desce. Ale to wygląda na świetną zabawę. Tak, to prawda. Kiedy byłem małym chłopcem, miałem parę fajnych wrotek. Często się przewracałem, ale ćwiczyłem tak długo, aż wreszcie przestałem upadać. To była moja ulubiona zabawa. Może powinieneś znowu spróbować, Kajtusiu? Tak, właśnie tak zrobię. Ale tym razem założę wszystkie ochraniacze. Gdy wrócił do domu, Kajtuś założył swój kask i ochraniacze na nadgarstki i kolana. Jedź, Kajtusiu! Oj, Kajtusiu, nic ci nie jest? W porządku, mamusiu. Ochraniacze działają. Spróbuj znowu, Kajtusiu. Prawie się udało. Zrobiłem to! Kajtuś na narciach. Na sankach!
Co się stało, Klementyno? Tu jest za wysoko. Nigdy tego nie robiłam. Co jeśli nie potrafię? A jeśli spadnę? Możemy przejść na tę mniejszą górkę. Będzie ci łatwiej. Ja czułem się tak samo zjeżdżając na nartach. Naprawdę? Tak! Byłem bardzo podekscytowany jadąc pierwszy raz na narty. Mój tatoś sugerował, żebym wybrał sanki, bo zjazd na nartach na początku bywa trudny. Ale nie chciałem sanek. Chciałem iść na narty. Wyciąg niósł nas wyżej i wyżej i wyżej. A ja zacząłem się trochę denerwować. O! Podejdź, Kajtusiu. Przypniemy ci narty. Miałem na sobie narty i bardzo chciałam już zjechać. Dobrze, Kajtusiu. Jesteś gotów? Teraz musisz ugiąć kolana, ale wyprostuj plecy. To jest ważne dla równowagi. Jazda na nartach jej wymaga. Najpierw zjedźmy po linii prostej. No dobrze, Kajtusiu. Jesteś gotów? Trzy, dwa, jeden... Start! Nie mogłem utrzymać równowagi i upadłem. Byłem bardzo smutny. Tak długo czekałem, by móc jeździć na nartach. I wtedy zobaczyłem Rosie i mamusię na stoku obok. Były na sankach. Mogę, tatusiu? Jasne, Kajtusiu. Nauczysz się jeździć na nartach innym razem. Nie musimy się śpieszyć. Okej. Jesteś gotów, Kajtusiu? Nogi ugięte, ramiona prosto, złap równowagę. I jedziemy! Pędziłem tak szybko! Było najlepiej na świecie! Jak tylko zjechałem na sam dół, z powrotem wbiegłem na górkę, żeby zjechać jeszcze raz. Nie straciłem równowagi i byłem tylko lepszy i lepszy. Widzisz, Klementyno? Mój tatuś miał rację. Powinienem był zacząć od jazdy na sankach. A może po tym, jak już jeździłem na sankach, za rok pojeżdżę na nartach. Tata zawsze powtarza, żeby móc biegać, musisz umieć chodzić. Spróbujmy na mniejszej górce, a z dużej pozjeżdżamy następnym razem. Hej, Kajtusiu! Klementyno! Czekajcie! Wróżka Zębuszka. To był kolejny zwykły dzień w szkole. Przynajmniej Kajtuś tak sądził. Niespodziewanie Kajtuś poczuł ból w buzi. Kajtusiowi zaczął się ruszać ząbek. Wow, Kajtusiu! Pewnie odwiedzi cię Wróżka Zębuszka. Kto? Wróżka Zębuszka, Kajtusiu. Zawsze, gdy tracisz ząb, wkładasz go pod poduszkę. A Wróżka Zębuszka zostawia ci coś wyjątkowego pod poduszką w jego miejsce. Nie, Kajtusiu, nie rób tak! Niedługo sam ci wypadnie! O.
Wyglądało na to, że Kajtuś musiał być cierpliwy. Dlatego postanowił poczekać. Ale był tak podekscytowany przez resztę dnia, że nie mógł się skoncentrować na lekcjach. Później tego dnia już po szkole Kajtuś wybiegł przez bramę, gdzie czekała babcia. Nie mógł się doczekać, by powiedzieć mamie i tacie o swoim ząbku. Mamusiu, tatusiu, wiecie co? Rusza mi się ząbek! To świetnie, Kajtusiu. Przyjrzyjmy się. Powiedz a. A. Wygląda na to, że niedługo wypadnie. Ale jeszcze nie teraz. Kajtuś czekał. I czekał. I czekał. A wtedy niespodziewanie ząbek mu wypadł. Mamusiu, tatusiu, wypadł mi! Ząbek mi wypadł! To świetnie, Kajtusiu! Kiedy przyjdzie wróżka Zębuszka? Cóż, najpierw musisz włożyć swój ząb pod poduszkę, bo nie będzie wiedziała, że ma przyjść. O, tak, zapomniałem! Wszyscy pójdziemy na górę. A teraz, Kajtusiu, włóż go ostrożnie pod poduszkę. A rano zobaczymy, co przyniosła ci wróżka. Dobranoc, Kajtusiu. Dobranoc, mamusiu i tatusiu. Kajtuś usiadł w swoim łóżku i potarł oczy. Aż nagle otworzył je szeroko, kiedy przypomniał sobie, co leżało pod jego poduszką. A wtedy Kajtuś zauważył coś kącikiem oka. Coś świeciło w rogu jego sypialni. To była wróżka Zębuszka. Witam cię, Kajtusiu. Słyszałam, że straciłeś ząbek. Czy dobrze dbasz o swoje ząbki? A dokąd zabierasz wszystkie ząbki, wróżko? Ach, do krainy wróżek, to jasne. Dzięki nim nasz wróżkowy zamek jest coraz większy i większy. Wow! Dobranoc, wróżko. Dobranoc, Kajtusiu. Dobrze się zajmę twoim ząbkiem. Nie zapomnij sprawdzić pod poduszką, gdy się zbudzisz. Kajtuś miał przedziwny sen. Gdy sobie przypomniał, usiadł prosto i odrzucił swoją poduszkę na bok. A pod poduszką znalazł srebrną lśniącą monetę i liścik. Drogi Kajtusiu, dziękuję, że masz takie czyste ząbki. Pozdrawiam, wróżka Zębuszka. Konkurs talentów. To był kolejny gwarny dzień w szkole, kiedy pani Martin poprosiła, by dzieci się uciszyły. Miała im coś do ogłoszenia. No dobrze, dzieci, spokojnie, spokojnie. Dobrze. W szkole mamy w tym tygodniu ekscytujące wydarzenie, czyli szkolny pokaz talentów. Uczniowie nie mogli się doczekać, by zacząć ćwiczyć swoje umiejętności. Ale co miał pokazać Kajtuś? Kiedy później Kajtuś wrócił do domu, przeszukał dom w poszukiwaniu czegoś, co mógłby pokazać w szkole. O! Od skakanki... Pośpiewanie.
Próbował nawet tańca. Kajtuś zaczął się zastanawiać, czy znajdzie coś niezwykłego na szkolny pokaz talentów. Co się stało, Kajtusiu? Sam nie wiem, jaki mam talent. Wszystkiego już próbowałem. Posłuchaj, Kajtusiu, próbowałeś tego? Ale co mam z tym zrobić? Słuchaj, Kajtusiu, to magiczna różdżka. Może będziesz magikiem na pokazie talentów. Proszę. Dobrze, tatusiu, ale jaką sztuczkę mam zrobić? Poczekaj tutaj, Kajtusiu. Zaraz do ciebie wrócę. Chwilkę później tata wrócił niosąc inne pudełko. To była granatowa skrzynka, a na jej wieku widniał napis: Zestaw magika. Wow! Proszę, Kajtusiu, to był mój zestaw magika, kiedy byłem w twoim wieku. Teraz jest twój. Użyj go na pokazie talentów i pokaż wszystkim, co potrafisz. Wyglądam na prawdziwego magika! No pewnie, Kajtusiu. A teraz zacznij ćwiczyć. Kajtuś ćwiczył i ćwiczył, a następnego dnia na pokazie talentów był już gotów, ale zaczął się denerwować. Miał wystąpić następny. Hej, Kajtusiu! Będzie dobrze, nie stresuj się, poradzisz sobie. Tak, Kajtusiu, po prostu idź i dobrze się baw. Mam na imię Kajtuś i jestem magikiem. Popatrzcie! Kajtuś wyszeptał magiczne zaklęcie. Stuknął w cylinder magiczną różdżką i... Poznajcie misia, drodzy widzowie! A teraz moja kolejna sztuczka. Spójrzcie, co stanie się z misiem, kiedy zrobię tak. Widzów zachwyciły sztuczki Kajtusia, a on był z siebie bardzo dumny. Urodziny Rozi. To był wyjątkowy dzień dla rodziny Kajtusia. Rozi miała urodziny i cała rodzina spędzała czas na zewnątrz, ciesząc się słońcem i bawiąc się na przyjęciu. Mamusiu, mamusiu, mogę się teraz pobawić w dmuchanym zamku? Dobrze, Kajtusiu, ale bądź ostrożny. I nie zapomnij, żeby zdjąć buty. Ale ja nie chcę zdejmować butów. Lepiej zrób to, co mówi twoja mama, Kajtusiu. O. Jej! Kajtuś świetnie się bawił w dmuchanym zamku. Ale inne dzieci zaczęły trochę przesadzać. Hej! Hej! Przestańcie! Kiedy Kajtuś bezpiecznie wrócił na ziemię, zaczął rozglądać się w poszukiwaniu innej zabawy. Hej, Kajtusiu! Wszystko w porządku? Kajtuś zrobił odważną minę. Bo w końcu wokół czekały na niego inne zabawy. O. Hej, pobawmy się w
przybij ogon osiołkowi! Kajtuś i przyjaciele zaczęli zabawę w przybij ogon osiołkowi. Zakręciło im się w głowie. Leo, nie tutaj powinien być ogon! Dobrze, już dobrze. Sam spróbuj, Kajtusiu. O nie, to też nie jest jego miejsce. Hej, spójrzcie, właśnie przynieśli tort. No dobrze, dzieci, stańcie wokół. Rosie, nie zapomnij pomyśleć życzenia. Rosie pomyślała o urodzinowym życzeniu i zdmuchnęła wszystkie świeczki jednym tchem. I wtedy... Może teraz czas na prezenty. O, ja pierwszy, ja pierwszy! Mogę, mamusiu? Dobrze, Kajtusiu, a co tam masz? To dla ciebie, Rosie. Wszystkiego najlepszego. Rosie nie wierzyła własnym oczom. Jej własny pluszowy miś. Misiu! Spisałeś się, Kajtusiu. To wspaniały prezent. Jeszcze coś, Rosie. Droga Rosie, to jest twój dzień. Niech będzie najlepszy. Kocham cię, braciszek Kajtuś. O, Kajtusiu, to urocze. I dobrze napisane. Podoba ci się, Rosie? Hej, dzieci, już czas na piniatę. Tak! Niech Rosie uderzy pierwsza. Dalej, Rosie! To było najlepsze przyjęcie urodzinowe w życiu Rosie. A dla Kajtusia również bardzo udany dzień. Światowy Dzień Książki. Był Światowy Dzień Książki. Wszystkie dzieci poprzebierały się za swoich ulubionych bohaterów. Ale nikt nie cieszył się tak jak Kajtuś, który przebrał się za pirata. A teraz, dzieci, chodźcie do mnie. Spokojnie, spokojnie. Tak, jak widać po waszych cudownych kostiumach, dzisiaj mamy Dzień Książki. Wow! Ale nie chodzi tu tylko o przebieranki. Chodzi o rozwijanie swojej wyobraźni przez czytanie. Tu macie kupony. Po lekcjach możecie je zamienić na dowolną książkę w sklepiku. Wow! Leo, widziałeś? Kajtuś i jego przyjaciele ucieszyli się ze swoich kuponów. Długo się zastanawiali, jaką książkę mają wybrać. Kajtuś i przyjaciele oglądali swoje kupony. Miały różne kolory i obrazki. Ale super! Na twoim jest narysowany dinozaur! A ten Klementyny ma narysowanego wilka! Ścigamy się!
Nudna. Kapitanie Kajtusiu? Kajtusiu? Kajtusiu! A wy co wzięliście? Z mocno rozpaloną wyobraźnią Kajtuś i przyjaciele nie mogli się doczekać czytania. Kajtuś cieszył się ze swojej nowej książki i chciał przeżyć wszystkie pirackie przygody. Psikusy. Mój wujek dał mi to pudełko na urodziny. Wow! Możemy je wykorzystać do różnych psikusów. Fuj! Co wybierzemy na początek? Trudne pytanie. Może ty zdecyduj, Kajtusiu. Szybciej! O, jej! Bardzo zabawne, chłopcy. O, witaj, Leo. Czołem, Kajtusiu. Co tam knujecie, chłopcy? Mamy dla ciebie orzeszki, tatusiu. Chciałbyś trochę? Dla mnie? To bardzo miłe, Kajtusiu. Dziękuję. Wow! Oj, ale mnie nabraliście. Ha 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 ha!
Rosie. Nie jest prawdziwa. To tylko psikus Rosie. Widzisz? Chodź z nami, Rosie. Mam pewien pomysł. Och, tu jesteście. Witaj, Rosie. Kajtusiu. Och, cześć, Leo. Dzień dobry. Babciu, napiłabyś się soku? O, o tak, Kajtusiu. Jestem nieco spragniona. Rosie, czy możesz mi pomóc z kostkami lodu? Kostki! Kostki! Bardzo wam dziękuję, kochani. O, o, o niebiosa! Czy to był psikus? Podwodna wyobraźnia. No dobrze, Kajtusiu. Za chwilę wrócę. Wykąp się i bądź grzeczny. Dobrze, mamusiu. Powodzenia na misji, kapitanie Kajtusiu. O, witaj. Jak masz na imię? Cześć. Jestem Kajtuś. O, jest legenda o wielkim odkrywcy imieniem Kajtuś. Naprawdę? O, tak. Mówi, że to właśnie on znajdzie zaginiony skarb i że nam go zwróci. Wow. Pomożesz nam, wielki Kajtusiu? No jasne. Szukajmy tego skarbu. Kajtusiu, czy już jesteś czysty? Prawie. Dobrze. W takim razie kapitan Kajtuś ma jeszcze czas na morskie przygody. Klasowy pupil. Dobrze, dzieci. Zaraz zaczyna się weekend. A to znaczy, że już czas zdecydować, kto zabierze do domu naszego pupila Geralda. O! Proszę, kto chce go zabrać do domu? Ja!
Kajtusiu, może ty go dzisiaj zabierzesz? Więc muszę go karmić i się z nim bawić. A jeszcze jutro musi sobie pobiegać w swojej kuli. Pora wstawać, mały śpioszku. Czas na śniadanie. No chodź. Mama mówi, że możesz się pobawić w kuli. Kajtusiu, przyszedł Leo. Idę, mamusiu. Zaczekaj tu, Geraldzie. Hej, Kajtusiu. Cześć, Leo. Chcesz zobaczyć Geralda? Właśnie miałem go zabrać na zewnątrz. Pewnie. Potrzebuję trochę poćwiczyć, więc wpuściłem go do kuli. O nie! Co się stało, Kajtusiu? No i gdzie jest Geralt? Zostawiłem go tu, a teraz zniknął! Mamo! Zostawiłem Geralta w kuli, a on gdzieś zniknął! Nie martw się, Kajtusiu. Znajdzie się. Hej, Geralcie! Hej, gdzie jesteś? Aha! O, już nigdy go nie znajdę. Dookoła świata. To był koniec aktywnego dnia i Kajtuś potrzebował bajki na dobranoc. Tatusiu, przeczytasz mi bajeczkę? Dobrze, Kajtusiu, przysuń się. To jest opowieść o podróżującym w czasie wielkim podróżniku. Na równinach Afryki żyją dzikie zwierzęta. Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz. Też to czułeś, Kajtusiu? Aha. O nie! Wskakuj, Kajtusiu! Naprawdę mało brakowało, Kajtusiu. Na lodowych taflach Arktyki wszędzie napotykasz niezwykłe widoki. Miło mi cię poznać. Mam na imię Kajtuś. Chodźmy, Kajtusiu. Zobaczymy, co jeszcze tu znajdziemy. Chyba spotkałeś tu przyjaciół, Kajtusiu. Thank you.
piramidach starożytnego Egiptu też możesz poznać niezwykłych przyjaciół. Wow, Kajtusiu, wyglądasz teraz jak prawdziwy faraon. I ty też! Po stronie Morza Śródziemnego jest Paryż, miasto historii, jedzenia i sztuki. Bonjour, Kajtusiu, bardzo ładnie. Może sprawdzimy, jak wygląda ta prawdziwa? Nie, Kajtusiu, chodźmy. Piękny widok, prawda, Kajtusiu? Wystarczy atrakcji na jeden wieczór. Pora spać. Szeryf Kajtuś. Myślę, że miasto będzie bezpieczne, skoro już złapaliśmy bandytę Rexa. Szeryfie Kajtusiu, chodź szybko. Czołem, Klementynko. Co się stało? Szeryfie Kajtusiu, bandyta próbuje obrabować bank. O nie! Na co jeszcze czekamy? O rety, ale zabawa! Teraz muszę stąd szybko zniknąć, zanim nadejdzie szeryf. Ha, 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 ha. Nie tak szybko, kowboju! No, no, no. Kogo my tu mamy? Ta forsa nie jest twoja. Teraz jest. Jestem szeryfem w tym mieście i mówię, że musisz ją oddać. Jeśli nie oddasz tych pieniędzy, zabiorę cię do więzienia. Wiesz, to miasto jest zdecydowanie za małe dla nas dwóch. Strzelaj! Zaraz nas dogonią!
udało ci się. Miasto znów jest bezpieczne. Dziękuję. Nie dziękuj mi, partnerko. To zastępca Misio. Najtwardszy miś na Dzikim Zachodzie. Dopadnę cię za to, szeryfie Kajtusiu. Iha! Szeryfie, mój szeryfie. Myślę, że wszyscy zgłodnieliście po uratowaniu miasta. Więc mam dla was kowbojskie ciasteczka. Wow! Dziękujemy, mamusiu. To wam dostarczy energii do następnych przygód. Tak! I szeryf Kajtuś jest zawsze gotów, by ratować miasto. Gry i zabawy. Wow! W co zagramy najpierw, Klementyno? W piłkę! To moja ulubiona! Tak! Możemy, tatusiu? Pewnie, Kajtusiu. Chodźmy. Kajtusiu, to twój ostatni rzut. Weź wdech. O, pięknie, Kajtusiu. Wspaniale, Kajtusiu. Super. Fajnie będzie wydać kupony. Ale nie wydaj wszystkich naraz. Ścigamy się do samochodzików, Kajtusiu? Dopadnę cię za to, Kajtusiu! Tak, dzieci, było naprawdę świetnie. Na pewno zgłodnieliście. To co dziś zjemy? Sprawdźmy, co dostaniemy za to. Ale to był zimny koktajl, co, Kajtusiu? O, mini golf! Zagrajmy! O! Niezbyt mocno, ale i nie za lekko. Prawie trafiłaś. Jeszcze raz i trafisz. Tak jest, Kajtusiu. Poradzisz sobie.
jednym strzałem. Udało się, Klementyno. Tak. No chodź, odbierzmy nagrody. O tak, prawie zapomniałem. No, Kajtusiu, czy miałeś dobry dzień? Najlepszy!